Dzień dobry, bardzo witam serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji. Otwieram 53. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam Pana Starostę, witam wszystkich radnych, witam Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Panią Mecenas, Panią Szefową Biura Rady Powiatu. Witam telewidzów, którzy nas oglądają, mieszkańców Powiatu Bartoszyckiego. Dzisiaj sesja szczególna, dlatego że jesteśmy tacy bardzo przyjęci i smutni tym, że na Ukrainie Rosja zaatakowała państwo ukraińskie. Agresja jest bardzo brutalna. Dokonuje się taka zbrodnia na Narodzie Ukraińskim. Szanowni Państwo, zanim zaczniemy procedować naszą dzisiejszą sesję, czyli realizować cały porządek obrad, to sprawdźmy oczywiście kworum. Ja tylko informuję wszystkich, że sesja dzisiejsza jest oczywiście rejestrowana przez telewizję Bartsat. Jest publicznie, można sesję oglądać, więc kto jest na sesji, wyraża oczywiście zgodę na publikację swojego wizerunku. Dlatego sprawdzamy w tej chwili kworum. Bardzo proszę radnych o kliknięcie zakładki kworum i sprawdzimy, ilu nas jest. Ja przypomnę, że żeby sesja była prawomocna, wystarczy, że będzie nas 9. A już widzę, że jest więcej. Jeszcze chwilę poczekamy. Szanowni Państwo, stwierdzam niniejszym, że na sesji dzisiejszej obecnych jest 14 radnych, 3 radnych jest nieobecnych, a więc sesja nasza dzisiejsza jest prawomocna, możemy podejmować wszystkie prawomocne, ważne uchwały. Kolejny punkt to jest ustalenie porządku obrad i w związku z tym, że wiem, że Pan Starosta ma wniosek do porządku obrad. Porządek obrad oczywiście wszyscy radni otrzymali. Porządek obrad jest znany, ale Pan Starosta ma jeszcze wniosek o rozszerzenie porządku obrad, z tego co ja wiem. Dlatego Panie Starosto, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałem w imieniu Zarządu Powiatu Bartoszyckiego wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad punkt 7H. Jest to wyrażenie stanowiska w sprawie ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ja Państwu tutaj w tej chwili jakby przeczytam projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na podstawie paragrafu 14 punkt 5 Statutu Powiatu Bartoszyckiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu, Dziennik Ustaw Urzędu Wojewódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego i tak dalej, pozycje Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się w załączniku do uchwały stanowisko Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń powiatu oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Szanowni Państwo, nasze stanowisko, czyli ten załącznik właśnie do przed chwilą przeczytanego projektu uchwały, wygląda w sposób następujący. Jego treść jest następująca. Stanowisko Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rada Powiatu Bartoszyckiego stanowczo potępia bezprecedensowy atak zbrojny na Ukrainę. Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Nie ma naszej zgody na siłowe zmiany granic oraz kolejne łamanie ustalonych praw międzynarodowych. Rada Powiatu Bartoszyckiego wyraża solidarność oraz pełne poparcie dla Ukrainy oraz apeluje do przedstawicieli Federacji Rosyjskiej o zaprzestanie nielegalnych działań rażąco naruszających podstawowe zasady prawa międzynarodowego, których Rosja ma obowiązek przestrzegać. I tutaj, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę, abyśmy przyjęli to do porządku obrad właśnie pod tą pozycją 7H i przegłosowali, myślę, jednogłośnie tę bardzo dla nas trudną sytuację, czyli uchwałę, która pokazuje bardzo trudną sytuację naszego sąsiada Ukrainy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście przegłosujemy za chwileczkę tę zmianę zaproponowaną przez pana starostę dotyczącą właśnie agresji rosyjskiej na Ukrainę. Zresztą wyrazem takiej solidarności z Ukraińcami, którzy walczą o swoją państwowość, o swój kraj, jest to, że tutaj przede mną jest flaga ukraińska, bo wszyscy się solidaryzujemy z Ukraińcami, którzy walczą o swój kraj. Wobec tego poddaję pod głosowanie zmianę, którą zaproponował pan starosta. Dlatego zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za wprowadzeniem punktu 7H do porządku obrad pod tytułem wyrażenie stanowiska w sprawie ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Kto z panów radnych jest za przyjęciem, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Czekamy w tej chwili jeszcze na dwóch radnych. Jeszcze tylko pan Marcin. Czekamy jeszcze na pana Marcina, na pana radnego Marcina Przybysza, który pewnie nie może się połączyć, bo jak mniemam, jest oczywiście za. Trudno. Szanowni Państwo, to są właśnie te chochliki, które czasami gdzieś tam chodzą po drutach, światłowodach i nie pozwalają się nam połączyć z internetem, ale zdecydowanie jestem, wiem o tym, że pan Marcin Przybysz jest na pewno za tą uchwałą, ale stwierdzam w tym momencie, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła
przyjęła tą zmianę zaproponowaną przez pana starostę do porządku obrad. W związku z tym, że ta zmiana została przyjęta, to przedstawię państwu cały porządek obrad i spróbujemy go przegłosować. Otóż proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji wygląda następująco. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 53. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Stwierdzenie prawomocności obrad, to jest punkt drugi. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 52. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt piąty, informacje z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, informacja o sytuacji w oświacie po zakończeniu pierwszego semestru nauki. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawach. I tutaj będą takie uchwały. Punkt A, zmian w budżecie powiatu na rok 2022. Punkt B, zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2022-2032. Punkt C, udzielenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu od nieruchomości będącej własnością powiatu bartoszewskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami 1/34 oraz 1/36 położonej w obrębie Tolko, gmina Bartoszyce na rzecz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolko. Długi tytuł, ale wiadomo o co chodzi. Punkt siódmy, punkt D, udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022. To jest też taka standardowa uchwała, którą podejmujemy co roku. Punkt E, wyrażenie zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej. Punkt F, wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu bartoszewskiego na rzecz gminy wiejskiej Bartoszyce. Punkt G, delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz określenia zasad zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji. I punkt H, to jest to, co dzisiaj przyjęliśmy, wyrażenia stanowiska w sprawie ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Punkt ósmy to sprawy różne i punkt dziewiąty, zamknięcie obrad 53. zwyczajnej sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Przechodzimy w tym momencie do przegłosowania tego porządku obrad. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie porządku obrad? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Proszę wybaczyć tę ciszę, która trwa po głosowaniu, ale to jest po prostu czekanie na to, aż się wszyscy połączą z internetem i w tej chwili widzę, że pan Marcin Przybysz ma największy chyba problem w tej chwili z połączeniem. Jeszcze chwilę zaczekamy, może się połączy. Ale widzę, że nie. Wobec tego stwierdzam, że 13 głosów jest za tym, żeby ten porządek obrad po prostu procedować i przyjąć do realizacji. Szanowni państwo, wobec tego
Przechodzimy do kolejnego punktu. Porządek obrad jest przyjęty. Punkt czwarty porządku obrad to przyjęcie protokołu z obrad 52. sesji Rady Powiatu. W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące tego protokołu. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego ów protokół przyjęła. Przechodzimy do punktu piątego. Punkt piąty to informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu Bartoszyckiego pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i w tym celu poproszę pana starostę o zabranie głosu. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 52. a 53. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 28 stycznia 2022 roku a 25 lutego 2022 roku. W powyższym okresie Zarząd obradował na trzech posiedzeniach, to jest w dniach 1, 15 i 22 lutego 2022, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 134 łamane na 374 łamane na 2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim. I tutaj pełnomocnictwo to dotyczy występowania w imieniu zarządu w zakresie zawarcia, realizacji i rozliczania umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa. Uchwała nr 134 łamane na 375 łamane na 2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021. Zmiana wynika z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach na przebudowę stacji redukcyjnej tlenu. Uchwała nr 134 łamane na 376 łamane na 2022 z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031. Uchwała nr 135 łamane na 377 łamane na 2022 z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031. I tutaj zmiany dotyczą sprostowania kwoty długu, kwoty wykazanej w uchwale zarządu z dnia 1 lutego 2022 roku. Kolejna uchwała to uchwała nr 136 łamane na 378 łamane na 2022 z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie powiatu bartoszyckiego oraz trybu rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystanej dotacji. Chcę tutaj państwu również powiedzieć, że zarząd na swoich wszystkich tych posiedzeniach trzech omawiał kwestie oświaty, prognoz demograficznych w szkołach powiatowych i sytuacji finansowej jednostek oświatowych. We środę 23 mieliśmy spotkanie z panem kuratorem oświaty i również tutaj omawialiśmy możliwości rozwiązania właśnie problemów oświaty, takiego jej przeorganizowania, abyśmy mogli sprostać temu niżowi demograficznemu, który nam w 2024 roku zagraża. Ponadto chcę poinformować również państwa, że powiat bartoszycki przystąpił do prac nad opracowaniem strategii rozwoju powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2030. I tutaj bardzo jakby serdecznie zachęcam włodarzy naszych wszystkich gmin do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania swoich wniosków. Odpowiednie komunikaty zostały już do państwa w formie mailowej wysłane. Na następnej sesji będziemy podejmowali uchwałę właśnie o konsultacjach społecznych dotyczących właśnie tych prac nad opracowaniem strategii rozwoju powiatu bartoszyckiego. Ponadto tradycyjnie w okresie oczywiście przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów do podobrady dzisiejszej sesji.
Korzystając z okazji, chciałbym również poinformować Państwa, że od 1 lutego nasz urząd już, przepraszam, od 1 marca, tak, nasz urząd już formalnie zostaje otwarty dla naszych mieszkańców i sprawy związane z różnymi potrzebami będziecie Państwo mogli już załatwiać bezpośrednio z naszymi pracownikami. To tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie z działalności zarządu pomiędzy 52 i 53 sesją Rady Powiatu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo panu staroście dziękujemy. Przechodzimy do punktu 6. Punkt 6 porządku obrad to informacja o sytuacji w oświacie po zakończeniu pierwszego semestru nauki. Wszyscy radni otrzymali tę informację. Wszyscy radni się z nią, z tą informacją zapoznali. Wczoraj miała miejsce komisja do spraw budżetu i spraw powiatu, gdzie również to było omawiane, ta informacja, jak również chcę poinformować, bo za chwileczkę przejdziemy do uchwał, chcę Państwa poinformować, że wszystkie opinie komisji do spraw budżetu i spraw powiatu jest, wszystkie opinie są pozytywne, więc ja już nie będę przed każdą uchwałą o tym informował. Informuję teraz ogólnie. Wszystkie opinie są pozytywne komisji. Dziękuję bardzo. Tak, stwierdzam, że informacja została przez radnych przyjęta dotycząca właśnie sytuacji w oświacie. Ona nie jest łatwa, ale staramy się, robimy co możemy, żeby tę sytuację poprawić, żeby nad tym wszystkim zapanować. Największym problemem jest po prostu niż demograficzny. Szanowni Państwo, przechodzimy wobec tego teraz do punktu 7, czyli podjęcie uchwał w sprawach. I pierwszą uchwałą, którą tutaj Państwu proponujemy, jest to informacja, jest to uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. I Państwo pozwólcie, że ja tę uchwałę przeczytam. Uchwała nr 53 łamane na 246 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2002. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 i tak dalej, tu następuje cała podstawa prawna. Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 2462 000 zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 89 804 879 023 grosze, w tym dochody bieżące w wysokości 88 816 379 złotych 23 grosze i dochody majątkowe w wysokości 988 500 zł. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 98 798 złotych i 63 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 109 376 536 złotych 62 grosze, w tym wydatki bieżące w wysokości 88 913 złotych 894 złotych 39 groszy. W tym wydatki majątkowe w wysokości 20 462 642 złote i 23 grosze. Przepraszam. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 19 733 złote 616 złotych i 23 grosze zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 679 026 złotych zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty. Wydatki i dochody związane z realizacją. Pierwsze. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 4. Dwa. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 3 379 941
31 zł 39 groszy zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 19 571 657 zł 39 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 8 802 246 złotych 33 grosze, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 6 214 759 złotych 71 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 554 651 złotych 35 groszy. Dwa, przychody budżetu w wysokości 24 397 957 złotych 39 groszy, rozchody w wysokości 4 826 złotych 300 złotych zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf czwarty. Zestawienie planowych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf piąty. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 147 269 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 790 999 zł. I zmniejsza się rezerwę ogólną na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 8001 zł. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 91 999 zł. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu, to jest paragraf szósty i paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle uchwała. Tyle uchwała, ale zanim jeszcze przegłosujemy uchwałę, to chciałbym jeszcze raz poprosić Państwa o sprawdzenie kworum, dlatego że musimy to jeszcze raz zrobić. Proszę bardzo o kliknięcie kworum. Musimy sprawdzić jeszcze raz, ilu tak naprawdę nas jest. O właśnie, czyli kworum się zwiększyło, jest nas troszeczkę więcej, dlatego to sprawdzenie było jak najbardziej zasadne. No i pan Marcin Przybysz już widzę, że jest. Stwierdzam niniejszym, że na sesji w tym momencie jest 15 radnych. Nieobecni są pan radny Bartłomiej Hilmanowicz tradycyjnie i pan Zbigniew Szyszka również. Także 15 radnych jest obecnych i w związku z tym możemy już w tym momencie spróbować przegłosować uchwałę, którą przed chwilą przeczytałem, czyli uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Więc zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Świetnie. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego głosami wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji uchwałę o zmianie budżetu przyjęła. Jak wszyscy Państwo wiecie, konsekwencją uchwały budżetowej jest zawsze uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2002-2032. Ona jest krótka, ja ją szybciutko przeczytam.
po wstępie oczywiście jest Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032? Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami wszystkich radnych obecnych na sesji przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to tym razem uchwała numer 53/248/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 lutego 2022 w sprawie, długi tytuł jest, w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości będącej własnością Powiatu Bartoszyckiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami 1/34 oraz 1/36 położonej w obrębie Tolko, gmina Bartoszyce, na rzecz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolko. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od opłat rocznych z tytułu ustanowienia na mocy decyzji Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 grudnia 2021 roku. Znak tutaj odpowiedni trwałego zarządu na rzecz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom, nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzi działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numer 1/34, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy 232 m kwadratowe i powierzchni użytkowej 302,84 m kwadratowe oraz budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 49 m kwadratowe i metrów kwadratowych i powierzchni użytkowej 41,43 m kwadratowych oraz działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numer 1/36 stanowiąca drogę wewnętrzną obsługującą działkę 1/34 i łączącą ją z drogą publiczną łącznej powierzchni 0,1097 hektara położonej w obrębie geodezyjnym Tolko, gmina Bartoszyce, dla której sąd rejonowy w Bartoszycach, 5 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze i tu jest odpowiedni numer księgi wieczystej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszycach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Myślę, że możemy podjąć tę uchwałę. Już tu jest oczywiście odpowiednie uzasadnienie na ten temat, ale jest to, co już przeczytałem, tutaj jest to oczywiste, prawda, że taką uchwałę po prostu trzeba podjąć. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 53/248/2022 w sprawie udzielenia zgody i tak dalej, i tak dalej, to wszystko, co przed chwilą przeczytałem. Także kto z panów radnych jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, szanowni państwo, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę
do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 53 łamane na 249 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022. Tu następuje podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się województwu warmińsko-mazurskiemu pomocy finansowej w wysokości 2950 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 roku. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Bartoszyckim a województwem warmińsko-mazurskim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, taką uchwałę my podejmujemy co roku. Jest to jakby rutynowa uchwała. Biuro w Brukseli działa, a wiemy o tym, ponieważ kilka lat temu nasza delegacja z naszego powiatu była w Brukseli i oglądaliśmy to biuro. Rzeczywiście te pieniądze są tam potrzebne, zasadne. Biuro robi tam naprawdę przede wszystkim dużą taką pracę promocyjną naszego regionu w Brukseli. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 53 łamane na 249 łamane na 2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022. Kto z panów radnych jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 53 łamane na 250 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 lutego 2022 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej. Tu następuje podstawa prawna i Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Wyraża się zgodę na przyjęcie od wojewody warmińsko-mazurskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących przeprowadzenia przygotowania kwalifikacji wojskowej w 2022 roku. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bartoszyckiego do podpisania stosownego porozumienia z wojewodą warmińsko-mazurskim. Punkt trzeci. Zadania, o których mowa w ustępie pierwszym, finansowane będą ze środków przekazanych przez wojewodę, które zostaną szczegółowo określone w porozumieniu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest też uchwała, która jest taką uchwałą standardową, potrzebną i dlatego możemy w tym momencie przejść do głosowania. Zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały o wyrażenie zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej? Kto jest z panów radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do uchwały nr 53 łamane na 251 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bartoszyckiego na rzecz Gminy Wiejskiej
Bartoszyce. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy wyraża zgodę na dokonanie przez Powiat Bartoszycki darowizny, przepraszam, działki położonej w obrębie Tapli Kajmy, gmina Bartoszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numer 85/1 na powierzchni 0,0317 hektara na rzecz gminy wiejskiej Bartoszyce. Załącznik graficzny do tego jest oczywiście. Punkt drugi, działka powyższa oznaczona jest jako użytek dr, czyli droga, i stanowi część nieruchomości objętej księgą wieczystą. Tutaj jest odpowiedni numer księgi wieczystej. Darowizna zostanie dokonana po wygaszeniu prawa trwałego zarządowi dróg powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc dla przedmiotowej działki. Punkt czwarty, nieruchomość będzie darowana w celu wykorzystania na potrzeby lokalnej społeczności poprzez wspólne zagospodarowanie z działką sąsiednią numer 90 stanowiącą własność gminy wiejskiej Bartoszyce. I paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle uchwała. Przypominam cały czas, że opinie do wszystkich uchwał są pozytywne, więc myślę, że możemy przejść do głosowania. Przechodzimy wobec tego do głosowania i zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu bartoszyckiego na rzecz gminy wiejskiej Bartoszyce. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. I kolejna uchwała, która jest w porządku obrad dzisiejszej sesji, to uchwała numer 53/252/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz określenia zasad zwrotu członkom komisji osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji. Tu następuje odpowiednia też podstawa prawna, jak zawsze. I Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Deleguje się do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszyckiego następujących radnych. Pan Władysław Bogdanowicz, czyli pan wicestarosta, i pan Bartłomień Hilmanowicz. Paragraf drugi. Członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach przysługuje zwrot wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. Tutaj też jest podany numer dziennika ustaw, a w zasadzie trzy numery dzienników ustaw, które dotyczą tej sprawy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała numer 7/32/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz określenia zasad zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Rady Powiatu Bartoszyckiego oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Tyle, proszę, szanowni państwo, uchwała. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Dużo się dzieje w świecie. Taka komisja do spraw bezpieczeństwa i porządku jest po prostu potrzebna i musi działać. Wobec tego przystępujemy do głosowania.
Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz określenia zasad zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji. Kto z panów radnych jest za? Kto jest przeciw? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Czekamy jeszcze na jednego radnego. Jeszcze pan radny Piotr Stapaj nie zagłosował. Jest w porządku. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę głosami radnych obecnych na dzisiejszej sesji. No i przechodzimy do tej uchwały, którą niezwykle ważnej uchwały, która została wprowadzona do programu dzisiejszej sesji w związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie. Przeczytam jeszcze raz tę uchwałę. Uchwała nr 53 łamane na 253 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się w załączniku do uchwały stanowisko Rady Powiatu Bartoszewskiego w sprawie ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń powiatu oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Szanowni Państwo, przeczytam to stanowisko. Stanowisko Rady Powiatu Bartoszewskiego w sprawie ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rada Powiatu Bartoszewskiego stanowczo potępia bezprecedensowy atak zbrojny na Ukrainę. Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Nie ma naszej zgody na siłowe zmiany granic oraz kolejne łamanie ustalonych praw międzynarodowych. Rada Powiatu Bartoszewskiego wyraża solidarność oraz pełne poparcie dla Ukrainy oraz apeluje do przedstawicieli Federacji Rosyjskiej o zaprzestanie nielegalnych działań rażąco naruszających podstawowe zasady prawa międzynarodowego, których Rosja ma obowiązek przestrzegać. Ta uchwała jest oczywiście zaakceptowana i podpisana przez radcę prawnego jako zgodna ze wszystkimi przepisami prawnymi. Ja myślę, że przegłosujmy, chociaż taka uchwała w zasadzie powinna być przegłosowana przez aklamację, ale spróbujmy ją przegłosować, bo jest to sesja zdalna, więc nie ma innej możliwości. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Szanowni Państwo, wszystkie uchwały, które były zaplanowane na dzisiejszy dzień, zostały już uchwalone. Zostały sprawy różne. W sprawach różnych chciałbym tylko powiedzieć, że tak jak co roku wszyscy radni składają oświadczenia majątkowe.
i apeluję do radnych, żeby, znaczy proszę radnych, żeby składali te oświadczenia jak najszybciej, a nie na ostatnią chwilę, kiedy już będzie koniec kwietnia, a niektórzy sobie czasami przypominają, że trzeba takie oświadczenie złożyć i wtedy robią to bardzo szybko i wtedy właśnie pojawiają się najczęściej błędy w takim oświadczeniu. Dlatego proszę, żeby to zrobić wcześniej po prostu i mieć po prostu spokój. Takie oświadczenie majątkowe musimy złożyć do końca kwietnia, do końca kwietnia. Także mam nadzieję, że posłuchacie panowie mojej rady, żeby to zrobić wcześniej. Czy pan starosta jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Wobec tego, szanowni państwo, w związku z tym, że porządek sesji został wyczerpany, zamykam 53. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję państwu bardzo.